to jest wielki sukces, nie tylko mój, nie tylko zespołu, nie tylko drużyny, ale sztabu ludzi, których nie widać, którzy pracują w klubie, którzy pracują gdzieś z boku. Asia Ryba, która się chowa. Także ludzi, których tak naprawdę nikt nie zna, a jednak wykonali ciężki kawał roboty. I to jest wielkie podziękowania dla nas. Wielkie brawa dla kibiców, dla ludzi, którzy nas wspierali, dla współpracowników, o których się nie mówi. Dla mnie to jest oczywiście wielki sukces, ponieważ przez 4 lata byliśmy 4-krotnie w wielkim finale. 3 Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Wicemistrzostwo Polski. No to nie chcę mówić, że jest się czym chwalić, no ale według mnie no to jest wielki sukces całego naszego środowiska, miasta i regionu. Byliśmy gotowi na więcej, ponieważ naprawdę wszystkie spotkania były na bardzo wysokim poziomie. Było wiele, bardzo wiele emocji, zwrotów akcji. Przegrywamy 21-17, za chwilę wygrywamy 32-30. Także takich zwrotów akcji w tym finale, generalnie w tych playoffach było bardzo dużo. I naprawdę to pokazuje siłę tej ligi. Ja się cieszę, bo wygrać łatwo, gładko, przyjemnie, bez emocji, nie ma takiego smaku. Natomiast tutaj musieliśmy wydrzeć ten sukces, ten złoty medal przeciwnikowi. To zrobiliśmy i ten sukces jeszcze lepiej smakuje. Cieszymy się, że taki klub powstaje, taki możny sponsor jak Oniko wspiera klub siatkarski, bo na pewno warto. Ja wierzę, że ten zespół będzie się rozwijał, będzie coraz mocniejszy, bo tylko przy takich zespołach, przy mocnych zespołach podnosi się poziom, a równocześnie podnosi się swój poziom gry. Także życzę im wszystkiego najlepszego w następnym sezonie. Ja jestem sam ciekawy, jak Oniko zaprezentuje się w Lidze Mistrzów. Pamiętajmy, że w tym roku mogli spokojnie przygotowywać się co cały tydzień do następnego spotkania. No i zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, bo to nie jest łatwo. Ale cieszę się, że taka drużyna będzie walczyła, bo na pewno mają potencjał, będą mieli jeszcze większy potencjał w następnym sezonie, z tego co wiemy, z tych doniesień z rynku transferowego. Także cieszyć się i tylko przyklasnąć, że coś takiego powstaje i kolejny mocny rywal.